Hej ho, 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 wesołych świąt wszystkim życzę, pomyślności i zdróweczka przede wszystkim. No i w ramach prezentu pod choinką ruszamy z nową serią SCIP 5, której oficjalnym patronem jest w zasadzie Selvar Mei, który sprezentował mi wypasiony dysk. Chociaż dysk się nie powinno mówić, bo to nie dysk. SSD-ka, nośnik SSD Samsunga 860 Evo 1 TB, także w tym momencie CIF 5 mam właśnie na tym nośniku zainstalowaną, a to oznacza oczywiście, że pięknie szybko wszystko się będzie wczytywać, save'y i giera. Piękna sprawa, wszystkie giery w zasadzie mam teraz już na tym nośniku półprzewodnikowym zainstalowane, także XXI wiek zawitał i do mnie, można powiedzieć, dzięki koledze właśnie. Także raz jeszcze dziękuję, raz jeszcze pozdrawiam. No i lecimy. Seria, jak ma ona wyglądać, to już pewnie wiecie, jeśli braliście udział w ankiecie. Znowu pięknie zrymowałem. Przypadkiem. W każdym razie ankieta była, się skończyła. Znowu zrymowałem. I Rosja wygrała. Matuszką Rosją będziemy grali, ruski mir będziemy wprowadzali. Znowu zrymowałem. Dobra, już się nie przestaje wydurniać, późna pora. W każdym razie, no przechodzimy do tej partii. Połowę głosów gdzieś ta opcja waszych zebrała, także no nie ma bata, gramy Katarzyną. I spróbujemy na Kaziku się zemścić za Sulejmana. Tutaj na pewno trzeba kliknąć tak. Oczywiście wcześniej, żeby zagrać na tym modzie, trzeba go na Steamie, w warsztacie, tam zaptaszkować, zasubskrybować na zielono. I on wtedy, jak odpalicie gierę, to się z automatu pobierze. Bo to często są takie pytania, a potem tak jak teraz ja robię na filmie tutaj, własna giera. No i teraz tak. Tutaj szukamy tej mapy. W opisie będą... O, ja gram na tym, na Deity. Wszystkie trzy będą w opisie, ale zrobiłem też na życzenie któregoś z widzów te na Imperatora i Immortala. Także jak ktoś ma ochotę zagrać na innym poziomie trudności, to te trzy ma do wyboru i to wszystko będzie można pobrać sobie jak najbardziej. Potem trzeba to wgrać do folderu, gdzie macie w moich dokumentach cipkę i tam jest folderek Maps. Czyli folder z mapami. Tam trzeba będzie te pobrane pliczki sobie wgrać i odpalić tak jak ja to teraz robię. Także Deity tutaj bierzemy. Tu znowu ptaszkujemy. No i jest bóstwo. Mapa taka jak była wtedy też. Duża. 10 graczy z 20 państwami miastami. Nie, to oszukuje, bo tych państw miast będzie oczywiście tyle, ile trzeba. To oszukuje. No i tak myślałem, czy by tego zwycięstwa naukowego nie wyłączyć, na który psioczyłem poprzednim razem, bo tam Kazik odskoczył. Ale naukowe jest fajne, no ja nie lubię grać bez tych zwycięstw w większości, no bo to jest ciekawe, jak jest dużo możliwości, jak każdy na mapie ma dużo możliwości. Wtedy gra jest po prostu taka pełna i ja taką lubię, także znowu pewnie będę psioczył, jak będę przegrywał, ale umówmy się, na bóstwie przegrać w CIF 5 to nie wstyd. Także spoko loko, może tak być. Kurde, znowu zrymowałem. Ja pierniczę, ale mam dziś dzień. Wieczór. Noc. W zasadzie. Dobra, tak patrzę, bo gadam sobie tutaj jakieś, wiecie, tam w tle. Gaworze. O pierdółkach mniejszych i większych. I tutaj klikam, żebym ja tego nie zrypał nigdzie gdzieś. Jest Kaśka, jest Alej Europka Deity. Scenariusz. Boski poziom trudności. No dobra, wszystko wygląda ok. Także rozpoczynamy scenariusz. Połową waszych głosów, jak już wspomniałem, Kasia wygrała. Holandia była druga na nieśmiertelnym. A to był zresztą pomysł, który Selvar Mei podrzucił. I całkiem sporo zebrała ta opcja waszych głosów w ankiecie. Bohaterski naród rosyjski trwa. Dobrze, pożegnamy pana Talara, także będę chyba dokładał czasem, albo nawet często, jakiegoś nieśmiertelnego właśnie do tych ankiet, bo to jest taki poziom, który
trochę inaczej można grać niż bóstwo. Na bóstwie to trzeba tak dość spokojnie, kunktatorsko, a na nieśmiertelnym można szaleć. Wiemy, gdzie jesteśmy, to wiadomo, bo to Europka. O, przepraszam, bym zapomniał, zapisz. Gadżet Mada, nasze sejwy. Jest i Kasia. Oj, tutaj będą szczegóły. Czasowe, naukowe, dominacja, kulturowe, bóstwo zwykłe i w ogóle. Wszystko dziabie, mam nadzieję, jak należy. Także mamy takiego oto tutaj wojownika. Tutaj sobie też już wybierzemy. I teraz dobre pytanie. Gdzie ja bym się chciał ruszyć? Nie, dobra, idziemy po ten Petersburg, bo Kaśka założyła jedno dobre miasto w tamtej grze, bo wiemy, jak mapa wygląda, wiadomo. I to był ten Petersburg, tutaj tak na tym południowym zachodzie. I ja też tak sobie pójdę. I wiosek trzeba szukać oczywiście. Ona gdzieś tutaj założyła ten Petersburg. Dokładnie tutaj. O, widzicie, jakie terenki ładne? Wino, złoto i kamienie. I to są najlepsze surowce luksusowe na start, bo potrzebują górnictwa, które bardzo szybko się odkrywa. Nie trzeba żadnej innej technologii, żadnej specjalnej jednostki, umiejętności, które są dalej w drzewku technologicznym, tylko górnictwo i szybko bierzemy, robimy. Ojejku, piękna sprawa, takie rzeczy. Także podoba mi się, tylko na pewno na tym winie nie chcę zakładać. Tu jeszcze jest ten cytrus, mandarynki, przepraszam. Lubię te mandarynki tutaj tak nazywać. Także tutaj na bogato, tylko przypominam. Ta mapa tak wygląda, że każdy ma tak na bogato. To się nie ma czym jarać. Albo tutaj może. To się nie ma czym jarać. Bo tam Kazik jak też ma takie, zaraz Niemca podbije i będzie problem. Dobra, Moskwa. Gadam, kurde, 7 minut i 7 sekund. Ja jeszcze nic nie zrobiłem. Tu będzie okej. Pyk, tak bierzemy, tak zmieniamy, żeby to wszystko ładnie działało. O cholerka, ale mam dylematy. Za 15 tur, nie, tak być nie może. No to bierzemy to, musi być szybciej, ziomek. Wybierz produkcję. I pójdziemy sobie w drugiego wojownika na starcie. I kolejkę już sobie tutaj zaznaczę, bo lubię. Mamy to. Kurde. Skończyłem Planet Pola. Gram w Civ 6 i jak zwykle będę się w razie czego tłumaczył, że mi się rypie. Dobra, górnictwa tak szybko aż nie potrzebujemy, odkryjemy koniki, bo i tak musimy robola zrobić, żeby móc te surowce tam wydobywać. Także zaczynamy od hodowli zwierząt. Krówki będą, jak gdzieś będą, to je szybko obrobimy, bo to jest świetne pole i koniki odkryjemy, też fajnie je szybko obrobić. Jak się pojawią gdzieś, a jakby się pojawiły, to by było pięknie. I w ogóle tak sobie myślę, że pójdziemy w wolność, bo ja mam tutaj duże połacie terenu, które warto by było zasiedlić. Jak tędy, nie no, i tak muszę. Dobra, idę na południe. No, jest wioska. O, i cukier mamy. Te dwa Moskwa, mandarynki Moskwa. No tak, robimy tutaj bankowo, tak jak i Kaśka zrobiła Petersburg. Nie wiem, czy on się tak będzie nazywał akurat, ale lista jest chyba stała w Civ 5. Tak, jest stała. W Civ 6 jest ruchoma. Pierwsze miasto jest stołecznym miastem stałym, ale kolejne już tam się kręcą. Rotują. Dobra, dalej. Zawsze na początku jestem taki niepewny, muszę się w gierę wczuć. A tak, bo to był Kijów i marmur. Kijów trzeba będzie podbić, jako i Kazik podbił. Dostałem technologię, najlepsze co może być, to łuki. Już mi się morda cieszy. No ale z Sulejmanem też mi się cieszyła, nie wiedziałem, o co chodzi jeszcze na tej mapie. Nie wiedziałem, kurde, czego się spodziewać po takim jednym szalonym sąsiedzie z brodą. O tym patałachu. Ja, Kazimierz Wielki. Kurde, już tu przylazło. Witam cię na ziemiach Wielkiego Królestwa Polskiego. Masz szczęście, że kocham nasze Królestwo Polskie, bo bym ci już tutaj nawtykał patałachu. No i tak ci wtykam. No ale dobra. Dwa na turę. Ja mam 5. Zamieniam się w such. Przegrywasz. Ale weź, że idź na zachód.
Tam jest życie. Stary, tu się nie szwendaj mi. Spierniczaj, no łajza mi tu przyjdzie. Odkryję to miasto pierwsza. Jakąś wioseczkę zgarnie. Nie, ja odkryję pierwszy. Tak, będę se pójdę. Ha, mam kiju. Sól ma i wino. No. Nie, to jakbym to tu miał miasto i to se kolejny zdobył. I za chwilę, tak jak mówiłem, będę chciał zdominować no ten kluczowy i słynny geostrategicznie obszar, czyli ten pomost bałtycko-czarnomorski. Czyli Kijów do tego celu będę musiał podbić. Może niekoniecznie bym musiał, bo mógłbym gdzieś tutaj obok miasto założyć i też by było ok, ale ja bym wolał Kijów podbić, żeby Kazik go nie podbił, no tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Skupiony jestem, cholera, jakbym, nie wiem. Pierwszy raz grał 1500 godzin. No, daj to spokój. Bo się boję, bo jak mówię, że nie wstyd przegrać na bóstwie, ale jakbym drugi raz przegrał, to bym... No, wkurzyłbym się, no. Bym się popłakał i bym rzucił tę cifkę w cholerę. Jak przegram, to więcej jej nie nagrywam. To oczywiście taki głupi żart. Bym nie wytrzymałbym. O cholera, jak tu na bogato, no. I gdyby te patałachy, tutaj sąsiady moje, też tak na bogato nie miały, to by było ok. Czy mi tam też wtedy wyświetlała się ta mapa na 8 graczy? Weźcie, powiedzcie. Boże, ile tego, to jest porypane. Tutaj kolega Stanatan proponował, żeby to jakoś poprzerabiać. Ale bałem się, że to jeszcze większe nieoczekiwane problemy może w najmniej oczekiwanym momencie stworzyć. Tak w ramach efektu motyla, który lubię przytaczać, bo to tak naprawdę na tym polega ta giera. Robimy małą rzecz na początku, żeby ona potem wpływ miała na kolejne i summa summarum dała nam jakieś gigantyczne zyski. Dobrze, dalej, spokojnie. Idziemy do morza. Tak, tym zrobimy sobie taką rundkę. O, ci mają krowy. Ja niestety krów nie miałem. Zrobimy rundkę, pójdziemy tutaj do Odessy, na Krym. O Kaukas zahaczymy, odkryjemy te tutaj chmurki, a tym robotnikiem, wojownikiem pójdziemy na zachód. Kazik by startował z dwoma osadnikami oczywiście, także on już pewnie drugie miasto założył. Pytanie gdzie? Przydałaby się jakaś tam wioseczka. No, o, jest. Wiadomo, że była. Nie masz dużo pieniążków. Wygrywam. Dobra, idziemy tędy. A cholera, 21. Trzeba spamować miasta, czyli potrzebujemy ludzi. Kurdy. Jakbym robotnika szybko zrobił, za ile będzie to pole? To trzeba wszystko wykalkulować ładnie. O Jezu, gdzie ja patrzę? To C5 mi się pojawia. No nie tu przecież, za 5 tur. Dobra, to robimy tego budowniczego. Robotnika w mordę, no rypie mi się, jak mówiłem. 14, to jest strasznie długo. No ale dobra, tak robimy. Tak robimy. Tu mamy koniki. Pełno tego kadzidła. O, już jest to osadnik. Ale do tego się spodziewaliśmy. Ona tutaj sobie założy miasto. Adrianopol też był w poprzedniej grze. Natomiast my sobie, jakbyśmy Kijów zdobyli, to tutaj gdzieś byśmy sobie miasto na Krymie założyli i już mieli taki piękny półksiężyc, byśmy Kazika zblokowali na tej linii. Kolejne miasto gdzieś tu na Bałtyk, albo zdobyć Wilno, bo tam też Wilno będzie i Ryga też będzie, z tego co pamiętam. Tu miasto bankowo szybciutko, no i potem kolejne jakoś. No nie wiem, zobaczymy, będziemy kombinować. No i teraz już robimy to górnictwo. Jak łuki odkryłem, dostałem, to już jest dobrze. Tylko jeszcze kulturkę. Ogólnie, kurde, więcej tych wiosek poproszę.
Ja bym chciał ich, no tak... Jeszcze z 10. Jeszcze z 10, no autentycznie. Co sobie będę żałował? Mamy morze. A, ten patałach mi to też ła... On to chyba widzi, nie? Aż, no, rypnąłem w stół. Już mnie Kazik drażni, no to to jest... To jest, nie no, jego to trzeba będzie upierniczyć. Nogi z dupy powyrywać. No, z tymi się baw, szkopek. Ile masz pieniążko? No, sporo, ale naturę masz mniej, dobrze ci tak. Te topory mogą go zabić. Bita go, bita go. Bo to walczy, wiecie, dystansowo. No, przeskoczymy sobie tędy. Dawać mi tych piosek jeszcze dużo. Dobra, tędy, bo ten patałach tutaj łazi, to odkryje jakieś wioski. Akurat te omijał, pierdykany. Jakbym poszedł trochę inaczej, to bym zgarnął przed nim. No bita go, no. Głupie jest to, że te barby jak nawet mają jednostkę dystansową w obozie, to nie biją. Dobra, mamy Krym, ale żadnej wioseczki tam nie było. Czyli bieda. To będzie chyba Wilno, tak. Ten to mnie śledzi. Ale bym mu wpierniczył, no. O, wyszedł. Jednak. No Jezu, jak bogato. Jak... Nie będę... Cholera, ale bym się tu wrócił. Ale wątpię, żeby to się udało. Nie zdążę. To jest ryga. A no, to ryga, nie Wilno jednak. O, Wilno trochę niżej. Gdzie ja, z czym? Ja na razie nie będę tam z żadnym miastem wchodził w jakieś konszachty. Zobaczę... No, gdzie ty łazisz, ty patałachu? Obydwa zresztą mi tu łażą. Weź ta barbę zabita tych czerwonych tutaj kolorowych. Niebieskich też, ale czerwonych najpierw. Tu wam kolor zajumali. No i mamy Bałtyk. No i teraz tylko tutaj miast nastawiać. A potem je obronić jakoś. Jest wioseczka, no i słoniki jeszcze. Słoniki nad morzem. Nad morzem. Oż kurde, no znowu. Jakie tam morze było? Marmara to tam niżej. Nie no, tam ruskie ostatnio kombinowały. Sobie wewnętrzne morze zrobiły z morza. Przez skojarzenie nie przypomnę sobie. Jak zwykle na YouTubach. Aha. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Daje mi złoto. Mnie to odpowiada. Jak najbardziej. Ja wiem, gdzie on jest. A w tej wiosce wiecie, co bym chciał? Kulturkę oczywiście. Kawał dużej kultury. Dobra, to my na górę. Nie, no tutaj wiosek nie będzie, albo no może i były, tylko już buchnęli, no mamy barbów. Jest kultura, no kurde, tak to się robi, szanowni państwo. Tak to się robi. Tylko, że to łucznik już zaraz mnie zabije i będzie. Tędy mu ucieknę. On siedzi na równinach, to mnie nie strzeli. Dobrze, dobrze, dobrze. To znaczy tu mnie nie strzeli, jak tu ucieknę, bo tutaj to wiadomo. To Ładoga, jezioro. Musimy je jakoś ominąć. No i je ominiemy i po... O, że kurde, nie warta mam. Dobra, idziemy jakoś tędy. Teraz mnie nie strzeli. No i tak jak mówiłem, przyjmiemy tę wolność. I pójdziemy po osadnika. Bo tu spamować będziemy miast. Dużo. Luksusów mi nie brakuje, także wydaje się to niegłupim pomysłem. Wydaje się to niegłupim pomysłem. Aha, bo to gierka mi to przestawiła tutaj.
No, to tak nie może być. Ile się będziesz robił? 5 tur. No dobra. Tak musisz się robić, mój drogi panie, mocim panie. Mamy górnictwo i teraz tak, to musimy obrobić i właśnie, to już potrzebuje kalendarza. Kalendarz dość daleko, ale jakby to było... tu cukier jest, o, na mokradłach. To nie dość, że potrzebuje kalendarza, to jeszcze potrzebuje, o, tutaj tego murarstwa, żeby to móc zrobić. Także dlatego górnictwo jest tak genialne, no bo tylko, znaczy złoto, takie kopaliny są tak genialne, no bo potrzebujemy górnictwa i tyle, które jest szybciutko. I to jest piękne. Dobrze, gdzie my idziemy? Dobrze by było też, bo nie ma co się śpieszyć do bibliotek, bo biblioteki działają tak, że mamy plus jeden nauki za każdych dwóch obywateli w mieście. Także no, trzeba mieć ze czterech obywateli, żeby to miało ręce i nogi, żeby się opłaciło. Luksusów jakoś tak, tak jak już mówiłem. Jeśli chodzi o luksusy, nie mamy jakichś szczególnych wymagań, bo mamy te kamienie i mamy te złoto. Także sobie na spokojnie pójdziemy w żelazo oczywiście, a potem tutaj w włóki, żeby w razie czego się móc przed kazikiem szalonym bronić. Jak ci się podoba moja oferta? Już ma pierdykany 253. To tu patałach jeden. Ojejku, jejku, tak patrzę, tak obserwuję tę minimapkę, czy tutaj czerwonego nagle gdzieś obok nie zauważę. Dobra, spróbuję to obejść tak zgodnie z planem, jaki był. O, goni mnie teraz, siedzisz na równinach, to dalej mnie nie strzelisz. Patałachu. Też mamy kamyczki. No znowu ten, no nie. Oczywiście fajnie jest mieć skauta, zwiadowcę, bo on jest szybki. Po każdym terenie się rusza dwa pola i dlatego tak Kazik zapiernicza. Natomiast, o kurde, fajnie, że wioska, ale problem polega na tym, że widzieliście. Łucznik był. Tylko problem polega na tym, że Kazik do tego zwiadowcę miał na starcie. Z uwagi na poziom trudności. Ja bym musiał go stworzyć. A to po tym, jak już tam polata po tym świecie, odkryje trochę terenu, to jest martwa jednostka. Jeszcze w CIF 6 to ci skauci się upgrade'ują do harcowników, potem do jeszcze czegoś. Także to nawet coś tam jeszcze robi. Nawet po tym. Tylko ja i tak ich wtedy nie robię. W CIF 6 też ich nie robię. No weź, tu masz czerwonego patałacha. Ty we mnie strzelasz. Łap serdaku. Nie no, zabić mnie nie zabije, a doświadczenie zdobędę. A, nie ma tu niczego, no bo ten patałach tutaj łaził. I dalej będę go wyzywał jak szalony. Jak są takie przerwy, bo są, to dlatego, że myślę nad tym morzem, kurde. No masakra normalnie. Ale mi znowu mi gopią. Teraz jak tam pójdę, to już mnie nie strzeli. Tylko się nie przeobraź. No, dobrze, złoto może być. Złoto może być. O, dobrze, dobrze poszedłem. Już się bałem, że ten patałach tutaj obrobił te pola, ale jednak nie. Och, moje słowo świąteczne. Patałach. Piękne. I bawełnę jeszcze mamy. Boże, jakie piękne tereny, tylko żebym ja to ogarnął. Żebym ja to ogarnął. No nie no, kolejny patałach. Nie no, muszę tak uciekać. O, ile trupów. Świnioki. A, no, i tu mam też świnioki. A, no właśnie, bo on jest tutaj już. Oj, wiara nawet, panteonik będzie. Kurde, dobry początek. Dobry początek, tylko żeby tego nie zrypać. Żeby tego nie zrypać. Osadnik już? Nie, poczeka. Nie no, ja tego nie zgarnę. Nie no, jednego to muszę szybciutko, ale poczekamy na trzeciego ludka. Weźmiemy te złoto i on będzie szybciej, i on będzie wtedy szybciej.
Pomnik. Kurde, pomnik też dobry pomysł. Pomnik łucznik. Bo wolno mi lezie tak. Ta kultura strasznie. No, trzeba zrobić. Kurde, nie atakujcie mnie. Kazik, nie atakuj. On jest głupi, może zaatakować. Znaczy głupi w sensie szalony. Ej, boję się go po tej... po tamtej grze. Fajnie było w tej Azji Mniejszej. Natomiast... tam było bezpiecznie, ale... ten rejon świata okazał się jednocześnie moją pułapką. Tu masz mokradło. Ty tak możesz? Bo to też różnie działało. Najbardziej uśmiechnięci. Kazik gorszy. To jest dobry, szanowni państwo. Jak on? To nie, no on mnie zaraz zabije. Nie, stąd nie przestrzeli przecież przez te jeziorko przestrzeli. No co za gamoń. O Jezu, jeszcze tutaj, żeby mnie ten... zaraz mi tutaj barby zabiją obydwu moich tych osadników. Oj, bojowników. Jakich tam osadników. O jejku, w co my tu pójdziemy? Ile ja będę miał tego złota? Tu będzie jeszcze jedno ewentualnie. Nie, odpada raczej. O, to już prędzej. Ale niewiara mi niepotrzebna. Ja bym w kulturę poszedł. Tych plantacji... o, plantacji to troszkę tu będzie. Ale niestety nie tak szybko. Ale to pójdziemy. Tak mi się wydaje, że w to pójdziemy. No tak, bo zobaczcie, tutaj to będzie plantacja cukier, bawełna też, wino też, kadzidło też, nie, to bez wahania. Bez wahania w to idziemy. Tak jest, mandarynki też zresztą. Tylko, że nie prędko z tego skorzystam tak naprawdę, bo jeszcze ten kalendarz muszę odkryć, te pola muszę ogarnąć. A teraz proszę, nie zgiń, bojowniku, jeden i drugi. Przeżyjcie, awanse. Ale no, awanse to nie wezmę ich na leczenie raczej. Ale mnie tu pogoniły te barby. A głupi Kazik zalatał i go nie bił. No to jest cholera. Cały urok głupich kompów, no. Ale teraz jak tu wejdę, to mnie nie strzeli. A, nie pyrgnąłeś mnie, patałachu. Dobrze, uciekamy. Może przestanie mnie gonić. Bez jaj. Ile można gonić biednego huzarka? Moskala. Bez jaj. Autentycznie bez jaj. Dobrze, o, już mi jedzie fama. Bierzemy złotko. I będzie trzecie pole. Uwaga, będziemy przestawiać. Kijów już się tutaj rozwinął. Sulma. No dobrze. Kijów trzeba będzie atakować, myślę. Czemu ty mnie tak strzelasz? Ty patałachu jeden, ty. A, bo to jest ta sama góra. Ja myślałem, że to jest pole góry. No dobra. To dobrze, że przeżyłem jakimś cudem. No teraz już mnie nie strzeli, no bo są... kurde, kolejny barb. Ja pierniczę, jak tutaj... nie, no chyba nie podejdzie, bo jak tutaj podejdę, to ten podejdzie i mnie będzie mógł zaatakować. Muszę tu uciec. O, dobra, nie ma nikogo. Okej. Idziemy w to oczywiście. Bierzemy. Pomnik się szybciej zrobi. Aha, i teraz już nie ma przerostu. I to jest problem, ale faremkę sobie zbudujemy i będzie dobrze. I tak za chwilę będziemy robić osadnika. Dobrze, to lećmy dalej. Przeklikajmy to szybko do 30 tury i będziemy po 30 minutach kończyli pierwszy odcinek. Dzisiaj tylko jeden nagram, bo niestety spać trzeba iść. A kolejnego świątecznego dnia siądę wieczorkiem i nagram. O Jezus Maria, dobrze, że do miasta ucieknę. Tylko, że mi przejmie tego robotnika, trzeba będzie gonić. O litości, do obozu mi go tam zabierze.
Ojejko, na zakończenie się nie fajnie zrobi. Tak mnie kurde ganiali, kąsali. Dobra, nie, trzeba spierniczać. Tu jest... nie, tu nie ma rzeki. To tu trzeba spierniczać. No to miało być żelazo. Może będzie atakował tę Moskwę, to by było niegłupie, to bym go tak zabił. Takim szczelaniem. Bo tu już nie ma rzeki, czyli jak ja bym poszedł tu, tym robotnikiem, to on by tutaj wbiegł. O Boże, oni autentycznie idą mnie atakować. Ale świry. O, tu bawełnę jeszcze mamy. Tylko, że tu wszędzie te mokradła. Nawet ciężko mi do domu wrócić. Lol. Ten patała gdzieś tu będzie. Może ja bym został w tym lesie, poczekał się, podleczył, a nie łaził taki ranny. To się wydaje niegłupim pomysłem. O Boże, już... Klasyczna epoka, ale to wiadomo, tego się spodziewaliśmy. Futerka jeszcze. Kurde, jakie te fajne tereny już mam. Ja uwielbiam miasta w cywkach zakładać. Uwielbiam w ogóle w takich grach. Ale uwielbiam początek. Jak widzę takie tereny, to normalnie mnie trafia. Ja bym tu już wszędzie chciał coś robić. Dobra, zabijamy gnoja. Gdzie mamy mokradła, to ja tak tutaj nie wejdę. A ten wygląda, jakby na mnie polował. No będziemy się ganiali. Kurde, no nie ma tutaj żadnego niczego. Mówię o wioskach oczywiście. Trochę bieda, ale czerwony się nie pojawił nigdzie, także w miarę jako tako bezpiecznie. Chyba. Tyle dzisiaj. 30 tura, 32 minuta. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.